Witam, z tej strony Adam Czarnecki. W tym odcinku zajmiemy się dalszym nagrywaniem naszego utworu. O ile dobrze pamiętam, mieliśmy nagrywać gitary, więc do dzieła. Do specjalnego wejścia o wysokiej impedancji, zwanego czasami Hi-Z, podłączę gitarę. W oknie aranżu utworzę nową ścieżkę, tym razem będzie to ścieżka audio. Przyporządkowuję do niej wejście, które opisałem jako gitarowe. Sprawdzam, czy wchodzi sygnał. Oczywiście, że wchodzi. Włączam rekord i spróbuję coś nagrać. Jak widzicie, najpierw nagrałem sam e-moll, potem sam d-dur. Teraz dobiorę najlepsze uderzenia i zmontuję je tak, aby stworzyć pasującą harmonię. Wyłączam Snap to Grid, włączam opcję Snap to Zero Crossing i za pomocą nożyczek wycinam najlepsze dźwięki gitary. Użyję opcji powiększenia waveformu, żeby lepiej widzieć uderzenia gitary. Zwracam uwagę na to, żeby dokonywać cięcia na początku uderzenia gitary, tak aby nie uciąć jej ataku. Teraz włączam opcję Snap, wybieram Use Quantize i wybieram ósemki. Ustawiam pocięte fragmenty w odpowiedniej kolejności. Raz, i dwa, i trzy, i cztery, i. Teraz zaznaczę te obiekty. Z paska audio wybiorę funkcję Events to Part i wszystkie pocięte zdarzenia łączą się w jedno. Rozciągnę początek i koniec tego partu tak, aby zaczynał się w pełnym takcie. I teraz mogę rozkopiować ten part za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl i D. Na kolejnej ścieżce dogram te same akordy w wyższym przewrocie, żeby w naturalny sposób dodać wyższych alikwotów. Tu również wykonam podobne czynności edycyjne jak w przypadku poprzedniej partii. Teraz zajmę się edycją brzmienia gitary. Aby sobie to ułatwić, zrobię podgrupę tych dwóch kanałów. Klikam prawym przyciskiem i wybieram Add Group Track. Teraz ustawiam komutację tych dwóch kanałów. Po prostu jako wyjście tych kanałów ustawię grupę kanałów. Teraz ta grupa będzie mi służyła do podmiksu. Zamiast dwóch mam jeden. Moja gitara ma bardzo Les Paulowe brzmienie. Tutaj pasowałoby coś a la Stratocaster. Włączę więc Edit Channel dla tej grupy i equalizerem postaram się odchudzić i rozjaśnić brzmienie mojej gitary. Zrobię to eksponując średnie wysokie częstotliwości. Najpierw ustawię filtr górnoprzepustowy, tak mniej więcej na 80 Hz. Wyeksponuję trochę okolice 5 kHz. Jeszcze obetnę nieco niski środek. Przy bardzo niskiej dobroci, czyli Q, wyciszę tak przy 300 Hz. Przy Q równym 0 będę ściszał naprawdę szerokie pasmo. Teraz dodam jeszcze trochę przesteru. W tym celu użyję darmowej wtyczki Guitar Suite JCM900, stworzonej przez Simul Analog i dostępnej na ich stronie simulanalog.org. Wybieram Channel A,
Odejmę trochę drive, żeby zmniejszyć przesterowania. Zależy mi tylko na lekkim przesterze. Rewela. Spróbuję wzmocnić refren, dogrywając do niego gitarę na przesterze. Najpierw nagram partię podobną jak na zwrotce, ale wzmocnioną przesterem. Wyedytuję ją podobnie jak partię zwrotkową. Dogram jeszcze niską gitarę na przesterze. W tym celu duplikuję track, przestrajam gitarę do D i nagrywam. Dogram jeszcze gitarki na pauzy. Jeszcze czuję pewien niedosyt, żeby trochę zabrudzić to nagranie. Dodam tu jakieś dziwadło z syntezatora z użyciem pitchbendera. W ferworze pracy zapomnieliśmy o porządkach w naszym projekcie. Jeśli w tym momencie odstawimy go na parę dni i zechcemy do niego powrócić, moglibyśmy się nie połapać, o co tu w ogóle chodzi. Zrobimy tu porządek, nazywając wszystkie instrumenty i ścieżki, kolorując je oraz tworząc foldery ścieżek, tak aby łatwiej było nam wykonywać kolejne etapy. Takie czynności są bardzo ważne, usprawniają pracę i sprawiają, że jest mniej chaotyczna. Teraz pokolorujemy ścieżki. Najłatwiej najeżdżając na ten prostokącik, i obracając scrollem dobrać odpowiedni kolor. Teraz stworzymy foldery kanałów. Poukładamy je sobie według sekcji. Stworzę folder dla sekcji rytmicznej. Klikamy prawym, wybierając Add Folder. Wpisuję nazwę. Teraz klikam na jakieś neutralne pole na ścieżce basu i przyciągnę do folderu tak, aby pojawiła się zielona strzałka. To samo z perkusją. Dla ułatwienia powiem, że jeśli chcecie zachować kolejność tych ścieżek w oknie miksera, trzeba dodawać je do folderu w odwrotnej kolejności. Dlatego najpierw przeciągnąłem bas. To samo zrobię z instrumentami klawiszowymi i gitarami. Teraz mamy porządek. Widać, gdzie zaczynają się dane sekcje czy nawet części utworu. Naturalnie możemy zawsze otworzyć folder i wyświetlić jego zawartość w oknie aranżu. Mając już wszystkie partie, można to z grubsza podmiksować w oknie miksera. Żeby wywołać okno miksera, możemy użyć skrótu klawiaturowego F3. W mikserze też możemy zrobić mały porządek, a mianowicie ukryć widok niektórych kanałów. Skoro użyliśmy grupy kanałów na gitarę rytmiczną i ustawiliśmy proporcje pomiędzy niską i wysoką, więcej nie potrzebujemy tych suwaków podczas miksu. Przyda nam się tylko ten od sumy tych dwóch kanałów. Dlatego je ukryję, aby nam nie przeszkadzały. Na samej górze każdego kanału, w tym miejscu, znajduje się mały kwadracik ukazujący się naszym oczom, gdy najedziemy na to miejsce. Trzymając klawisz Alt i klikając w ten kwadracik, uaktywniamy opcję Can Hide dla tego kanału. Zaznaczę tę opcję również dla drugiego kanału gitarowego. Jeżeli w tym momencie użyję tego przycisku, wszystkie kanały z uaktywnioną opcją Can Hide zostaną ukryte, a przycisk będzie podświetlony na czerwono. Ponowne naciśnięcie tego przycisku sprawi, że kanały staną się widoczne. Mogę też ukrywać poszczególne rodzaje kanałów. Na przykład ukryć kanały audio, grupy kanałów, kanały MIDI,
kanały instrumentów VST, kanałów FX oraz kanały wyjściowe. Ostatni przycisk, Reveal All Channels, wyświetli wszystkie kanały niezależnie od ustawień. Część instrumentalną mamy zrobioną. W kolejnym odcinku zajmiemy się nagrywaniem wokali. Zapraszam.